Czy działasz w środowisku Mensy? Czy jesteś aktywną członkinią? No kurczę, oprócz tego, że mam legitymację, to za bardzo nie działam. Nie ma czasu? No nie ma czasu, niestety. Nie znalazłam, wiesz, szukałam w internecie informacji o Twoim wykształceniu. Jaka jest prawda z Twoim wykształceniem? Moje wykształcenie? Moim marzeniem było skończyć studia psychologii klinicznej, na które zresztą się dostałam, na Uniwersytet Warszawski oraz Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie, no ale zakochałam się i porzuciłam moje marzenia o wykształceniu wyższym i wyjechałam po prostu za moją miłością do Izraela. Także tak się skończyło. Ale to był Radek wtedy, Majda? Tak. A dlaczego psychologia? Nie wiem, zawsze mnie to strasznie ekscytowało. I stwierdziłam, że to będzie... To co, podświadomości ludzkiej? Tak, rozkminianie człowieka, rozkładanie go na czynniki pierwsze. Zresztą zawsze uważałam, że mam mega zdolności. Nie wiem, czy to chodzi o to, że jestem czarownicą, bo też jestem, czy właśnie jakieś to moje zdolności psychologiczne, ale kilka chwil z człowiekiem pozwala mi ocenić go zawsze trafnie w 100%. Poza tym lubię bawić się z podświadomością. Jestem takim małym, wiesz, małym wirtuozem ludzkich dusz. A w jakim sensie jesteś czarownicą? W takim sensie, że moja babcia była wielką, ogromną po prostu czarownicą. Zresztą moja babcia pochodzi z Wilna, ja jestem Litwinką. W 1/8. W 1/4. No i wiesz, no i ona zmarła w tym momencie, kiedy ja się urodziłam i przekazała mi, tak głosi legenda rodzinna, wszystkie zdolności. Jakie masz pasje pozamuzyczne? No, oprócz tego, że mam te pasje oprócz tego, że mam w ogóle fazę na te wszystkie akcje zbieżnych po prostu, wiesz, wojen i po prostu karty, taroty, horoskopy i tak dalej, no to uwielbiam sport. Uwielbiam sport, wiesz, wszystkie tego typu rzeczy. Ciężko mówić tutaj o jakichś tam pasjach, bo ja tak naprawdę nie mam na to czasu. I proszę mi uwierzyć, że to jest masakra, bo nie ma czasu się w dupę podrapać, ale ja spoko rozumiem, to akceptuję. Natomiast uwielbiam podróże. Cieszę się, że mogę stać mnie na to, że mogę podróżować po całym świecie, chociaż panicznie boję się latać. To jest taka moja fobia, że wsiadam do samolotu i wylewam po prostu wodę z butów. Po prostu, wiesz, bacznie obserwuję każdą minę stewardessy. Jakbym mogła, to bym siedziała i na kolanach, albo najchętniej na kolanach pilota. Chociaż oni są po prostu jeszcze gorsi, bo mają taki luz, że jakby mogli, to kierowaliby sobie nogą, jak nie autopilotem. Także lepiej tam nie wchodzić. Nie. No. Ale wchodziłaś tam? Usiłowałaś wejść? Wiesz co, no parę razy mnie zaproszono. Do kabiny pilotu? No. Uważam, że po prostu wszyscy, co latają z własnej, nieprzymuszonej woli samolotami, są masochistami. Naprawdę? Tak. To jest tragedia dla mnie, naprawdę. To jest po prostu dla mnie koszmar. I jeszcze teraz, kiedy są te wszystkie anomalie pogodowe, kiedy piloci sami po prostu wypowiadają się, że boją się latać, wiesz, te większe, dłuższe trasy, no to ja mam jakąś masakrę, ja się nie ruszę poza Europę naprawdę przez ten najbliższy rok, nigdzie.